wszystkim, to znowu płynie 7, to dalszy ciąg Arkanum. Cóż, wynosimy się z tego przeklętego miejsca. My family name. The name of my family is Shalefist, and I, Magnus Shalefist, am grateful to you. The dwarves of this clan would also be grateful to you. Well, they're not long dead. A czy to nie jest twój klan, Magnusie? No, I don't think so. I so wanted to find a clue as to who, where that I came from. I don't think these dwarves are my lost clan. Przykro mi, Magnusie, nie trać nadziei. I guess I can keep looking. In any case, would you mind if I continue traveling with you? Nie, oczywiście, że nie. That's good. You can always use a dwarf in your party. That's what I always say. You're usually the only level heads in the bunch. Oh, tak, Magnusie, tak, znikajmy stąd. Let's do so. A, czy przyglądałem tę skrzynię? Przyglądałem. A wszę lepiej sprawdzić. Okej, okay, więc zyskaliśmy na stałe Magnusa. Potężna pięść? Tak się nazywał? Silna pięść? No i w przyszłych perspektywach mamy odnalezienie jego prawdziwego klanu. Obiecuję wam, że kiedyś tego dokonamy. Ale nie teraz. Teraz mamy dużo innych rzeczy do roboty. Na przykład sprzedać ten cały krab, który znaleźliśmy na dole. Tarant wita nas swoją smętną muzyką. Tak, tutaj jest kowal. Zobaczmy. Tego miecza nie potrzebuję. On nie chce niezidentyfikowanej buławy, jego sprawa. Będziemy musieli ją najpierw zidentyfikować. Sztylet maga. Cała masa krapu. Wiecie co, może komuś porozdajemy trochę tego krapu. Czym ty walczysz? Mieczem. To będzie twoja zapasowa broń, więc sobie zatrzymaj ją. Trzymaj też to. To sobie potrzymasz również. Waza. W sumie to mogę sprzedać. Znajdę jakiegoś złomiarza. Rubinowy naszyjnik też można sprzedać. Okej, dobra. Trzeba najpierw znaleźć jakąś aptekę. Gospoda. Kiedyś gdzieś znajdziemy jakąś aptekę, to posprzedajemy ten cały krab. Okej, gazeciarz. Czy mogę coś dla pana zrobić? Chcę kupić gazetę. Jaką gazetę chciałby pan kupić? Chcę kupić dzisiejszą gazetę. A o czym w niej piszą? Zbrojmistrz daje wykład. Okej, dobra. Dwie monety. Okej, dobra. Kupujemy gazetę. Co tam piszą w dzisiejszej gazecie? Zbrojmistrz daje wykład. Kontrowersyjna teoria zaognia debatę. Richard Leakes, mistrz w wyrobie mieczy, poprowadził wykład w Stillwater dotyczący podobieństw pomiędzy dyscyplinami naukowymi a studiowaniem i uprawianiem magii. Leakes przekonał, że tradycja postępów i rzucania czarów nie różni się w żaden sposób od nowoczesnych postępowych metod naukowych. Koncentracja na szczególnych właściwościach składników, kształt, rozmiar są drugą naturą kowali czarowników, co z kolei jest lustrzanym odbiciem priorytetów zwykłych kowali. Stwierdza Leakes. Mag ocenia artefakt tak samo jak operator ocenia swoje narzędzia. W obu szkołach cel jest ten sam. Zmiana według dokładnej, regularnej metody. Bla, bla, bla. Wzrost podatków. Instytut Meteorologii w Tarancie przewiduje słoneczną pogodę przez następne 2-3 dni oraz możliwość silnej opady przed upływem 2 tygodni. Ta, nic ciekawego. Jednak warto czytać. Kurier tarancki. Czasami trafiają się tam fajne rzeczy. Czasami nawet my tam trafiamy. Okej, dobra. Z tym panem chyba niestety musimy porozmawiać. Czego niestety? Zaraz się przekonacie. Zadać pytanie? Nie. To chyba nie on. Chyba on. Z kim mam przyjemność?
Nazywam się Jared, jestem kapitanem straży stacji Vermilion. Będziesz musiał wybaczyć mi mój podły nastrój, ale ostatnio mam dużo zmartwień. To ty jesteś Jared? Czy masz dziewczynę o imieniu Wilhelmina? Co? Co to ma być? Wiesz coś o niej? Chcę ci przekazać ten liścik. Wilhelmina, gdzie ona jest? Przykro mi, nie żyje. Nie. Proszę przyjąć moje kondolencje. Wiem, że nie mam prawa cię o to prosić, ale czy wyświadczyłbyś mi przysługę? Oczywiście. Wstąpisz dla mnie do kamieniarza. Potrzebuję nagrobka dla mojej Wilhelmy. To dla mnie bardzo ważne. Jego zakład znajduje się na Mulligan Bone i Eastside. Powiedz mu, żeby do mnie zajrzał. Nie mogę opuścić swojego stanowiska. Oczywiście, oczywiście. Biedny człowiek. Byście nie pamiętali, to był ten liścik. Okej. To był ten liścik, który znaleźliśmy przy jednej z ofiar. Katastrofy. To był właśnie chłopak tej kobiety. Cóż, trudno. Ale jak to mawiają, lepsze nawet złe wiadomości od niewiedzy. Okej, czy tutaj znajdę jakąś aptekę? Sklep wielobranżowy. Może tam zechcą poskupywać trochę tego krapu, który posiadamy? Będziemy musieli też zajrzeć do mistyka, żeby zidentyfikować te rzeczy. Część z nich. Aha. Ty pojesz na handel. Nie interesuje cię to. Tego też nie chcesz kupić. A co my tu ma... O tak, bandaże. Bandaże się przydadzą. 43 monet. Sporo za bandaże. Ale bandaże się przydają. Masę krapu to masz. W sumie my też mamy masę krapu. Moglibyśmy go trochę posprzedawać. O, pociski. Wszystko. Dzięki. Tak, to się przydaje. Też tyle miksturek chyba nie potrzebujemy. Bardziej, że one są magiczne, a od magicznego leczenia zawsze mamy Virgila, więc... Więc z nim się możemy posługiwać. Okej, okay, Virgil. Ty potrzymaj te rzeczy. Przydadzą ci się. O, patrzcie, już opatrzył Magnusa. Pewnie je zmarnował. A dalej kombinuje. Tak, czasami się to leczenie nie udaje. Więc będzie teraz tak kombinował z tym leczeniem, aż w końcu go uleczy. Dzięki, Virgilu. Zmarnowałeś 2 z 3 bandaży. Dzięki, Virgil. Mam nadzieję, że tego nie potrzebowaliśmy. Ale cóż, trudno. Jakoś to przeżyjemy. Dobra, pójdźmy do tego... Do tego pana. Ale chwila, chwila. Jest tu chyba jakaś pani, którą chciałbym odwiedzić. Gdzieś tu mieszka. Jeśli nie mylę, to chyba tutaj. Tak, to na. Proszę, załóż jakiś bardzo duży płaszcz, żeby ukryć te ubrania. Okej. Okay. W sumie mądra rada. Tyle krapu. Nie mam gdzie schować tej zbroi. Okej. Okay. W sumie tych notatek też nie potrzebujemy już. Ten list też możemy wyrzucić. Od razu lepiej. Chyba się jeszcze nie znamy. Tak, gdzie moje maniery? Nazywam się Evelyn Gerimburg. Proszę się rozgościć. Przepraszam, nie dosłyszałam imienia. Nazywam się Puno. Miło panią pozwać. Świetnie, tak. Miło jest poznać dobrze wychowaną osobę. Nie chcę być niegrzeczna, ale muszę cię przeprosić. Tyle mam spraw na głowie po tym napadzie. Napad? O pani, czy mogę w czymś pomóc? Obawiam się, że niewiele da się już zrobić. 2 noce temu ktoś włamał się do posiadłości. Obudziliśmy się rano, by zobaczyć, że niektóre z najcenniejszych przedmiotów będących w naszym posiadaniu zostały skradzione. Między innymi nasz ukochany Kergan i Persefona. Oryginalny obraz Pizarra.
Kergan i Persefona. Oryginalny obraz Pizarra. Okej, bardzo mi przykro. Czy policja jest na tropie? Policja nie zdołała na razie schwytać złodzieja. Wygląda na to, że dobrze zatarł po sobie ślady. Gdzieś tu powinna leżeć miejscowa gazeta z opisem wydarzenia. Tak. Leży tam. Kochałam ten obraz. Czy mogę zaoferować moje usługi w znalezieniu obrazu? Tak, byłabym ogromnie wdzięczna. Naprawdę, zrobiłbyś to? Mogę ci zaoferować jakieś 300 sztuk złota, jeżeli zwrócisz obraz. Oczywiście, z radością się tego podejmę. Wspaniale, tak, bardzo dziękuję. Będę oczekiwała na twój powrót. Okej, jak włamano się do domu? Przez drzwi frontowe. To robota profesjonalisty. Z naszej sypialni nic nie słyszeliśmy. Nasz lokaj, Pelgram, był na zewnątrz na nocnym patrolu. Złodziej musiał wejść i wyjść w ciągu paru minut. Okej. Czy ktoś jeszcze dysponuje kluczem do domu? Nie, klucz posiada tylko ja i mój mąż. Nawet Pelgram się nie dysponuje. Okej. Kto wiedział, że w domu znajduje się obraz? Nikt oprócz najbliższych znajomych. Oczywiście mój mąż ma zwyczaj wypić co nieco z kompanami od czasu do czasu, czy w ogóle są mężczyźni, którzy nie lubią sobie czasem pocieszyć łyczka brandy. Przypuszczam, że mógł kiedyś wyjawić informację publiczności w chwili słabości. Okej. To chyba tyle. Przeczytajmy tą gazetę. Może ona coś powie. Złodzież wciąż na wolności. We wtorek, późnym wieczorem, bla 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 bla. Wśród wielu kradzionych przedmiotów Kergan i Persefona za 50 tysięcy sztuk złota. Aha, a my go zwrócimy jej za 300. Okej, brzmi uczciwie. Długoletnik, członek klubu dżentelmenów. Powiedział, zapewniam wszystkich, że z pracy tego barbarzyńskiego napadu nie uniknął. Bla, bla, bla. Okej, klub dżentelmenów. Mamy kolejne miejsce. Mamy miejsce, gdzie rozpoczniemy nasze poszukiwania. Okej. A tymczasem pójdźmy w końcu do tego kamieniarza. A przy okazji przydałoby się wyrzucić te gazety. To nie będzie potrzebne. A co to jest? To się przyda jeszcze. List Wilhelm. To też już się nie przyda. No i cóż. Paszport też sobie zatrzymamy. Okej. A, przy okazji, czy... Musimy się dowiedzieć, kim jest Gilbert Bates. Może ktoś ze strażników będzie to wiedział? A, nie. Hej koleś, zwał mnie Thorin Garak. Masz przypadkiem kolesia... powiedz, nie znasz przypadkiem kolesia imienia Cezary, co? Obawiam się, że nie mam przyjemności. Ha, to oczywiste, inaczej nazwałbyś tego przyjemnością. Cóż, gdybyś przypadkiem spotkał tego pszczymura, powiedzmy, żeby przylazł do podziemnego pawilonu na ulicy Kenningston. Oczywiście. Okej. Nie wiem, co to była za rozmowa. Cześć. Chyba ludzie mi nie powiedzą, kim jest... Jestem w mieście niedawno. Może mi pan pomóc? O, jest. Szukam rezydencji Gilberta Batesa. To proste. To ten wspaniały dom na końcu Kenningston. Oficjalny adres to Aleja East End 50. Nie można tam nie trafić. Coś jeszcze? Nie. Aleja East End 50. Kenningstona. Na końcu Alei Kenningstona. Musimy dalej iść tędy. O, wejście do kanału. Wydaje się, że teren... że ten właz jest zaspawany. Na małej uliczce informacyjnej właśnie jest napisane zabezpieczone na polecenie Charlesa Dunstona, zarządcy wodociągi i elektrownia Tarantu, ulica Lions Head 19. Okej. Okay. Coś złego się dzieje w tych kanałach taranckich, że jego część jest zaspawana. O, patrzcie. Aleja East End. To jest rezydencja pana Gilberta Batesa. Okej. Okay. Jeszcze tutaj zajrzymy. Ale na razie musimy pójść chyba tutaj.
Ja się nie dziwię, o ile się nie mylę. Do tamtej rezydencji jeszcze zajrzymy. Zapewne uzyskać audiencję u pana Batesa nie będzie tak łatwo. Okej. Jak się zwał, panie? Nazywam się Joseph, jestem tutejszym kamieniarzem. Robię nagrobki i tym podobne. Joseph mi przysyła, jego dziewczyna umarła. Potrzebny jest nagrodę. Nagrobek. Och, jakie smutne. Wstąpię do niego, później porozmawiam z nim o tym. Dziękuję. Dobra, muszę już leczyć. Dobra. Tyle jeżeli chodzi o tego biednego człowieka. No cóż. Możemy jeszcze zajść tutaj. Tutaj mieszka Mistyk. Jak się tam dostać? Chyba tędy po prostu przyjdzie. No nie, nie, nie. Tędy. Tak, nie za daleko. Nie za daleko. Gra nie znajdzie ścieżki, jeżeli nie za daleko. O, maksymalna ilość punktów, no nie. A niech cię statyczne tablice. Zapewne tak to wygląda. Że ktoś sobie walnął statyczną tablicę. Na ilość punktów, dlatego nie można zaznaczyć więcej. Okej, okay. Kolejny zaspawany was, którym się nie dostaniemy do kanałów. A, dobra, tutaj jest wejście, dobra. Przy okazji, wieczorami trzeba uważać na tą okolicę, ponieważ kręci się tutaj parę niecnych typków. Jak się nie ma psa w drużynie, można skończyć z guzem w głowie, tudzież bez głowy. Zależy jak kto woli. Okej, okay, dobra. To jest mistyczka. I zobaczmy co my tutaj mamy. Zaczarowane rękawice. Zaczarowana buława. I jeszcze ten pierścień, magiczny pierścień. Okej, okay, dobra, to mi dużo mówi. Zobaczmy co robią. Magiczny pierścień. O, odporności na wszystko, plus 10. Zobaczcie, że to jest dopiero 64% mocy magicznej tego pierścienia, więc on jeszcze potem będzie lepszy. Odporność przed obrażenia 14. Aha, nie ma odporności na obrażenia, ale i tak jest świetny. To sobie weźmiemy. Zaczarowane rękawice. KP i odporność na obrażenia. Całkiem fajne. Oraz zaczarowana buława. Szybkość dosyć wolna. Obrażenia też nie powalają. Krap. Nie skupuj. Ale dlaczego? Przecież to jest magiczna rzecz. Czemu nie chcesz tego kupić? No, proszę cię. To może jeszcze trochę tych potek kupisz, co? Nie potrzebuję ich w stylu. To też nie chcę skupić. Lekko palce rękawicze, premia do kradzieży kieszonkowej oraz magiczne szaty z odpornościami i takimi tam. Całkiem fajne nawet szaty dla maga. Ale cóż. Muszę to komuś opylić. A co do tego, to wiecie co, chyba te rękawice dam Virgilowi. A tak, tych już nie potrzebujemy. Tak, to ci się nie przyda. Mi też się nie przyda. Tego chciałbym to ci sprzedać. Znajdźmy jakiegoś handlarza złomem. Handlarze złoma zazwyczaj kupują wszystko jak idzie. Okej, okay, zobaczmy. Nie ma butów. No, prawda. Brzydka dzielnica. Docker. Jeśli nie mylę, to tutaj chyba ktoś handlował złomem. Innymi takimi rzeczami. O ile się nie mylę. O, tu jest ktoś. Co powiesz na mały handel? No tak, patrzcie, on wszystko skupuje. Od lewej do prawej rubinowy naszyjnik. W sumie nie wiem po co mi to byłoby potrzebne. A ten świecznik.
Więc chyba to po prostu sprzedam. No i cóż. A ty masz coś ciekawego? Nie. Tylko rzeczy dla technologa. Ja nie jestem technologiem. Mi się nie przydadzą takie rzeczy. No i cóż. Zanim kontynuujemy nasze śledztwo, pogadajmy jeszcze z tym panem. Słucham. Witaj pana. Kim pan jest? Tak, oczywiście. Nazywam się Matthew Jameson. Miło mi pana poznać. Za przyjemność po mojej stronie. Co pan robi tu na ulicy? A, co tam? Obudziłem się dziś rano, wiesz. Poszedłem się odlać, myję się więc ręce i co? Spadła mi obrączka. Prosto do zlewu. O, szkoda. A poprzedniego dnia byłem z kumplami. Wypiliśmy trochę za dużo. Wróciłem bardzo późno, więc... Wiesz, co pomyśli moja żona. Pomyślałem, że zejdę do kanałów i poszukam, ale słyszałem o tych kanałach straszne rzeczy. Mogę w czymś pomóc? Zrobiłbyś to? Byłbym ci bardzo wdzięczny. Wcale mi się nie uśmiecha łażenie w ściekach i brudzenie sobie butów. Jeśli tam zejdziesz i znajdziesz tę obrączkę, dam ci 150 sztuk złota. Okej, załatwione. Brzmi uczciwie. Wspaniale. Będę oczekiwał twojego powrotu. Dobra. Czy co? Zanim będziemy kontynuować nasze śledztwo w sprawie ukradzionego obrazu, chyba zejdziemy do tych kanałów i troszkę się rozerwiemy. Tudzież kogoś innego rozerwiemy. Ha, ha, ha. Ale to już w następnym odcinku. Co, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.